Po raz czwarty zorganizowana została debata publiczna na temat bezpieczeństwa w powiecie ostrowskim. Spotkanie odbyło się 10 lutego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika. Wzięli w nim udział pracownicy Komendy Policji, Straży Pożarnej, przedstawiciele samorządów lokalnych, stowarzyszeń, grup i inni mieszkańcy miasta. Na pytania uczestników odpowiadali starosta ostrowski Zbigniew Kamiński, komendant powiatowy Policji w Ostrowie Mazowieckiej nadkomisarz Mirosław Olszewski oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu młodszy inspektor Tomasz Cybulski. Debaty społeczne realizowane są w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej, polegającego na koordynacji działań służb i samorządów w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pozwalają na zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, a także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami. Spotkanie rozpoczęła prezentacja komendanta powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowskiego. Z danych statystycznych wynika, że od 2012 roku skala przestępczości spada. W ostatnich 2 latach odnotowano także mniej wypadków drogowych. Mimo to w 2014 i 2015 roku w zdarzeniach na drodze zginęło aż 11 osób. Główną przyczyną wypadków nadal pozostaje nadmierna prędkość i brawurowa jazda. Komendant omówił także działania profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy policji oraz realizowaną procedurę niebieskiej karty dla ofiar przemocy w rodzinie. Zaprezentował także sylwetki 14 dzielnicowych oraz omówił realizację wniosków powstałych podczas zeszłorocznej debaty. Komendant Olszewski opowiedział również o nowym narzędziu służącym do zidentyfikowania oraz przedstawienia skali i rodzaju zagrożeń, jakim są mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Wytłumaczył, na czym polega idea tworzenia takich map oraz do czego będą one służyć. Następnie rozpoczęła się debata. Jedno z pierwszych pytań, które padło z sali, dotyczyło miejskiego monitoringu. W swoim czasie pański poprzednik, jeszcze przed komendant Lewandowski, zwrócił się do samorządu miejskiego, do burmistrza, do radnych, wyszedł z inicjatywą budowy monitoringu. Dużym wysiłkiem miasto stworzyło tą sieć. Wyniki wówczas dla społeczeństwa z działania monitoringu były widoczne. A co jest w tej chwili? W tej chwili to jest normalnie żywa kpina. Wszyscy tak zwani chuligani wiedzą doskonale, że monitoring w mieście nie działa i można robić to, co się chce. Te działania, jeśli chodzi o rozbudowę monitoringu, trwają. No, chociażby właśnie przeniesienie tego stanowiska z manipulatorem i obserwowaniem tego, co dzieje się na kamerach do budynku i obsługiwanie tego monitoringu przez osobę tylko i wyłącznie do tego przeznaczoną, już samo to czyni to, że ten monitoring winien być bardziej efektywniejszy, gdyż dotychczas monitoring był obsługiwany przez służbę dyżurną. Teraz pracownik tylko i wyłącznie tego wyznaczony będzie ten sam monitoring obserwował. Myślę, że Państwo sobie zdawać sprawę, no niestety monitoring to jest tylko narzędzie. Ono samo w sobie nie zapobierze, jeżeli ktoś podejmie taką decyzję popełnienia wykroczenia czy przestępstwa. Ono wpłynie na częstotliwość, na możliwość i szybkość reakcji, na możliwość dochodzenia sprawcy. Komendant zaznaczył, że z czasem kamery monitoringu wymagają wymiany. Zmienia się sprawność sprzętu, przejrzystość soczewek i następuje postęp techniczny. Inne są również miejsca w mieście, w którym dochodzi do przestępstw. Nie chcemy tego robić na łapu-capu, na zasadzie przypadkowości. Dlatego też po to właśnie trwają te konsultacje ze wskazywaniem tych miejsc, z ustalaniem, jakie techniczne warunki te kamery powinny spełnić, po to, żeby to było już rozwiązane globalnie w sposób przemyślany. Posłużę przykładem miasta Radomia. Monitoring wizyjny, który jest rozbudowany bardzo, bo już jest ponad 60 kamer, obsługiwany jest w Straży Miejskiej. Zatrudniani są naprawdę fachowcy, bo to jeszcze czytać, tak jak powiedział, kamerę trzeba umieć. Najczęściej emeryci, policjanci lub przedstawiciele innych służb, którzy widzą to, czego inni ludzie nie koniecznie.
niekoniecznie mogą zauważyć. I wtedy właściwa reakcja, bo sama kamera, to jest gdzieś tam połowa sukcesu. Dalej musi za tym stać człowiek. Czyli reakcja, wysłanie patrolu, zatrzymanie sprawcy, później medialna polityka informacyjna w tym zakresie robi swoje, naprawdę. Tylko to jest rozwiązanie idealne. Kolejnym problemem poruszanym przez mieszkańców były przypadki parkowania samochodów nieuprawnionych w miejscach dla osób niepełnosprawnych. Komendant Olszewski zapewniał, że policjanci reagują na łamanie przepisów. Deklarował, że na każdej służbie takie zadania funkcjonariuszom będą przekazywane. Jerzy Pawluczuk, prezes spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom, zwrócił uwagę na małą skuteczność interwencji policji w przypadku zgłoszeń wandalizmu i zakłóceń porządku w porach nocnych. Ja myślę, że jedno z drugim się ściśle wiąże, bo zaczyna się może od tego zakłócania, a później ta agresywna młodzież rozkręca się i dochodzi do dewastacji głównie drzwi do klatek schodowych, domofonów, czasem elewacji i innej infrastruktury, która wkoło budynku jest. I mieszkańcy sygnalizują problem, że tak, zgłaszają, dzwonią na policję, pojawia się patrol policji, przejeżdża. No ta młodzież widocznie jest pod tym względem uczulona, chowa się na ten moment. Radiobus przejeżdża, nawet nikt z niego nie wysiada często. Prezes podkreślił, że każda szkoda jest zgłaszana na policję, ale regułą jest, że postępowania są umarzane. Komendant poinformował o planowanych organizacjach comiesięcznych spotkań z dzielnicowymi na osiedlach, aby mieszkańcy mogli na bieżąco przekazywać swoje uwagi. No cóż, trudno mi aż tak dokładnie ocenić, oceniają cię Państwo jako nieskuteczne i zapewne macie rację, bo to Państwa wyobrażenie poziomu bezpieczeństwa tutaj decyduje. W liczbach bezwzględnych, może na razie nie wygląda to tak źle, bo chociaż z poziomu niemalże 700 wykroczeń w 2014 do ponad 2200 wykroczeń ujawnianych w 2015. My sami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na terenie osiedli, to jest też tylko jednym elementem. Nie my sami za nie winniśmy odpowiadać, będziemy szukali tych partnerów. Właśnie w samorządach, spółdzielni, tutaj wspólnie będziemy starali się poprawić Państwa bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania, bo nie wyobrażam sobie, że można było mówić o zadowalającym poziomie bezpieczeństwa, jeżeli ludzie tam, gdzie mieszkają, nie czują się bezpiecznie. Radny miasta Stanisław Dylewski apelował o większą ilość patroli pieszych niż zmotoryzowanych, gdyż takie mają większą skuteczność. Stwierdził, że sprawa monitoringu wymaga współpracy policji i miasta ze spółdzielniami, by kamery zlokalizowane były nie tylko przy ulicach i miejscach użyteczności publicznej, ale także na osiedlach mieszkaniowych. Należę do tego pokolenia, które pamięta, że jeszcze policjant kilka kilometrów przyjeżdżał na interwencję rowerem. Dzisiaj patrząc na policję, policja zmienia się naprawdę diametralnie na korzyść. Dzisiaj widać zaangażowanie policji i widać, że ta policja odzyskuje zaufanie społeczne. Widać, że nie jest tej policji obojętna, ale trzeba z nimi jakoś też podjąć współpracę, żeby podejść do tego w jakiś taki pozytywny sposób, żeby im brać ten pozytywizm, żeby oni mieli chęć jeszcze większą do pracy. Nie tylko wszystko jest źle. Spójrzmy Państwo sami na siebie. Dyrektor zespołu szkół nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach. No tak, proszę Państwa, się składa, że pracuję w szkole, dużej szkole, 1000 uczniów i ci uczniowie co rano wysiadają z autobusów, podążają w kierunku szkoły, przechodzą przez ulicę Dibła, no i tam jest, prawda, miejsce, bardzo krytyczny punkt, gdzie doszło do kilku większych, mniejszych zdarzeń. No oczywiście każdy pieszy powinien zachować ostrożność, ale też i każdy kierowca powinien zachować ostrożność, a bywa to różnie. I tutaj myślę, że warto by było też może wspomóc działania też policji, może Straż Miejska, spróbowaliby te przejście w jakiś sposób zabezpieczyć. Komendant Olszewski zapewnił, że policja przyjrzy się sprawie i wypracuje rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo drogowe w rejonie szkół. Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Ostrowi Mazowieckiej z roku na rok ulega poprawie. I to chyba ta dyskusja, która tutaj się na debacie
odbyła, potwierdza ten fakt. I dzieje się tak na pewno po pierwsze z tego powodu, że policjanci, pracownicy, którzy tutaj pod dowództwem pana komendanta Mirosława pracują, wykonują swoją pracę bardzo dobrze. I nie tylko statystyki. Mamy wiele narzędzi, które pozwalają tę pracę ocenić i z nich korzystamy. I faktycznie jednostka Ostrów Mazowiecka, pomimo że borykała się z problemami kadrowymi, było dużo wakatów, było sporo szkoleń, ta sytuacja się teraz normalizuje. I to jest ten jeden element. Policjanci i pracownicy pracują dobrze. Natomiast tych efektów i wyników nie byłoby absolutnie, gdyby nie praca wszystkich tutaj. I stąd ta debata, czyli właściwa współpraca z samorządem, z prokuraturą, z sądami i generalnie z obywatelami. To jest podstawowa kwestia. Młodszy inspektor Tomasz Cybulski mówił o tym, że każdy obywatel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, nie tylko policja. Kluczem do sukcesu jest współpraca z mieszkańcami, którzy dbają o to, by w ich okolicy było bezpiecznie. Dzisiaj o godzinie 10 odbywa się też tutaj właśnie w tej sali spotkanie tutaj z panem zastępcą komendanta wojewódzkiego, podsumowanie właśnie pracy naszej policji. Policja została naprawdę bardzo wysoko oceniona. Jest w 6 komendach województwa mazowieckiego tej 6 najlepszej komend, czyli widzimy, że ta praca jest dobra. Ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że co pan burmistrz mówił o tej współpracy między samorządami, naprawdę jest ona bardzo dobra. Także z tego miejsca jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję panu naczelnikowi, panu komendantowi. Mam nadzieję, że te debaty rokrocznie będziemy się spotykać. Każdy uczestnik debaty mógł wypełnić ankietę, w której określał poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym mieszka. Dodatkowo była możliwość spotkania z dzielnicowymi. Na miejscu dostępne były także ulotki dotyczące bezpieczeństwa, a także profilaktyki skierowanej do każdej grupy wiekowej.